SK Info. Pojawił się pomysł zrobienia takich rzeźb w przestrzeni publicznej, które będą wykonane techniką tradycyjną, natomiast przedstawienia i motywy będą dosyć współczesne i miejskie. Proces trwał dosyć długo, bo powstawał od rysunku Leszka Skóry koncepcyjnego poprzez wykonanie pana Roberta Sadło, który jest właśnie tym rzeźbiarzem tradycyjnym i jakby dzięki jemu zawdzięczamy ostateczny kształt. Natomiast pomysł się u nas narodził w pracowni sztuki zaangażowanej społecznie Rewiry. Rzeźby przedstawiają trzy postacie. Interpretacja ich jest dosyć dowolna, nie można powiedzieć, że one przedstawią konkretne osoby. Natomiast zostały na pewno zainspirowane różnymi przedstawieniami ikonograficznymi z popkultury. Co jest istotne, one zostały wykonane w techniki ludowej, rzeźbiarstwa ludowego. I myślę, że to napięcie, kiedy do miasta wprowadzamy elementy techniki wykonania sztuki ludowej, ale o tematyce mocno popkulturowej, tworzy pewnego rodzaju interesujące napięcie. Myślę, że każdy może obserwować to, powiedzieć sobie i dopowiedzieć według własnego po prostu tutaj gustu, o co w tym chodzi. Nie chciałbym po prostu tutaj sugerować, prawda? Sprawa jest otwarta. SK Info.